Czy można komentować mękę pańską? Czy wypada to robić? Może najlepszym komentarzem jest pierwszy gest tej liturgii. Upaść na twarz i milczeć. Do tego jeszcze kilka razy dzisiaj będziemy wezwani. Może jeszcze pewną podpowiedzią, co dzisiaj można i należy, jest i to, że czytamy mękę pańską według świętego Jana z podziałem na role, tak jak w teatrze. Dzieje się pewne teatrum, widowisko. Jest na co patrzeć. Jest wiele do oglądania i do zobaczenia. Dzieje się jednak takie teatrum, wobec którego nie można przejść obojętnie. Może właśnie dlatego, że czytamy z podziałem na role, rozgrywa się pewien dramat. Nie jesteśmy jedynie gapiami. Czytamy z podziałem na role i z podziałem na role słuchamy. Każdy jeden z nas, tak jak tu przyszliśmy, ma w tym teatrum na Wielki Piątek swoje miejsce. Nawet jeśli tylko słucha i milczy, nawet wtedy. Widzimy Jezusa prowadzonego na śmierć. Widzimy też cały dramat tego, że w swej drodze na śmierć jest On zupełnie sam, niezrozumiany i opuszczony. Zostaje wydany i sprzedany przez jednego z uczniów. Inni w ogrodzie najpierw próbują Go bronić, sięgają po miecze, a potem sami uciekają. Piotr nawet 3 razy publicznie mówi, że go nie zna. Nawet jego imię przyjaciela, nie przechodzi mu przez gardło. Są też tacy, którzy wydają sąd. Ten sąd polega na tym, że ludzie dają sobie prawo, by w imię Boga, stojąc, tak sobie myślą, na straży Jego chwały i praw, przeklnąć i skazać na śmierć oskarżonego człowieka. Jezus, człowiek, w oczach takich ludzi staje się kimś, kogo sprawiedliwie przeklął i skazał sam Bóg. Wyrok jednak wymaga zatwierdzenia. Taki sojusz ówczesnego tronu z ówczesnym ołtarzem. Tam w obawie o swoje własne sprawy, choć nie bez wątpliwości i wahania, wyrok zostaje podtrzymany. Nie było nikogo, kto by odważnie ująłby się za niewinnie skazanym. Nikt nie protestował, gdy tego samego człowieka skazywano 2 razy. Najpierw na biczowanie, a była to kara nazywana karą w pół drogi do śmierci, a potem na krzyżowanie. Każdy z decydentów chce umyć ręce, a tłum przed świętami domaga się igrzysk. Stało się coś jeszcze. Obok Jezusa postawiono Barabasza, którego potem wypuszczono. Tego, który był prawdziwą ofiarą Jezusa, nazwano winnym, sprawcą niepotrzebnego nikomu zamieszania. Lepiej by ten jeden umarł dla dobra wszystkich. Te cyniczne słowa wypowiedział pierwszy sługa świątyni. Były one bluźnierstwem, ale okazały się też proroctwem. Jezus wziął na siebie wyrok zbrodniarza. Stał się takim w oczach wszystkich,
mogli na niego patrzeć i takim go rozpoznać. Ale stało się to po to, aby ten, który prawdziwie był zbrodniarzem i zabójcą, mógł odnaleźć wolność. Barabasz, Bar Abba, to znaczy syn ojca. Jezus, syn ojca, stał się zbrodniarzem i godnym potępienia, aby ten, kto nosił to imię, Barabasz, stał się nim prawdziwie, to znaczy stał się prawdziwie synem ojca. Jezus wziął na siebie winę nas wszystkich. Jezusowi tego dnia odmówiono wiele, nawet wody do picia. Napojono go octem, wystawiono na pośmiewisko i wyszydzenie. Pobili go dla zabawy, zdarli z niego jego własne szaty, a potem rzucili o nie losy. Stał się jak niewolnik, który nie ma prawa do niczego, bo nawet odzienie niewolnika, to, które nosi na sobie, nie jest jego własnością. Co najwyżej jego własna skóra, jego krew i życie. A i to może się zmienić. Jezus oddał nawet to. Jest takie greckie i łacińskie słowo, które dobrze nazywa i oddaje stan człowieka, który już nie ma nic na własność. Jedynie siebie i swoje ciało. My to słowo bardzo dobrze znamy, ale ono nieco zmieniło znaczenie i przez to bardzo źle się kojarzy. Pozwólcie jednak, że ono tutaj wybrzmi. To słowo to idiota. Ono na początku oznaczało właśnie takiego człowieka, który już wszystko oddał, który już niczego nie ma na własność, więc nie może oddać niczego więcej. Takie było jego pierwsze znaczenie. Jezus oddał jeszcze więcej niż cała reszta. Stał się w oczach ludzi nie tylko niewolnikiem i takim, przepraszam za to słowo znowu, idiotą, ale również skazańcem godnym jedynie śmierci, zbrodniarzem i bluźniercą. Prorok Izajasz na przekór temu mówi jednak, że w tym teatrum, które oglądamy i w którym mamy swoje miejsce, czy tego chcemy, czy nie, jest coś niesłychanego, coś, czego dotąd nie opowiadano i czego nie dostrzeżono. Wielu osłupiało na widok Jego, ale Jezus, człowiek, jest tym, na kim się objawiło ramię Pana. Postać Jego była niepodobna do ludzi, jednak Bóg właśnie tego człowieka wybił i wywyższył. Oto powiedzie się mojemu słudze. Jezus nie miał wdzięku, aby go podziwiać, aby nawet na niego patrzeć, ale to on wyrósł przed nami jak młode zielone drzewo za sprawą ręki Boga. Zgardzony i odepchnięty, także mieliśmy go za nic. Ale on się obarczył naszym cierpieniem. Uznaliśmy go za skazańca, chłostanego i zdeptanego przez Boga. Ale ta chłosta, która na niego spadła, była zbawienna dla nas. On był przebity, ale stało się to za nasze winy. Zadano mu rany, ale w jego ranach jest nasze zdrowie. Dzisiaj to wszystko liturgia pokazuje nam w sposób bardzo surowy. W tej surowości jest jednak czułość tego, który kocha jak szalone, na śmierć i życie. To, co wczoraj stało się w wieczerniku, dzisiaj dzieje się ponownie. Jezus, tak jak niewolnik, obmywa nie tylko nasze nogi,
ale nas całych. I nie robi to wodą, ale swoją własną krwią. Oddaje nam wszystko, co ma, a nawet jeszcze więcej, do zupełnego ogołocenia. Jest tak jak ten ogołocony stół, ołtarz, z którego każdy może wziąć dla siebie, ile tylko chce. Przynosi prawdziwy pokój, którego ceną jest jego życie. Czyni prawdziwe wesele, w czasie którego stawia prawdziwe wino. To jest jego godzina. Jezus oddaje życie, ale chociaż je oddaje, zwycięża śmierć. Nie umiera. Liturgia Męki Pańskiej, którą sprawujemy, nie tylko nam o tym opowiada. Ona jest właśnie takim wezwaniem i zaproszeniem, by wejść w to teatrum, które się rozgrywa. Najpierw o tym wszystkim słyszymy. Za chwilę ponownie to, co usłyszeliśmy, ponownie zobaczymy. A na koniec usłyszymy to wezwanie. A teraz zjedz i nasyć się tym, o czym przed chwilą usłyszałeś i co zobaczyłeś na własne oczy. Jezu, Synu Boga Żywego, prawdziwy baranku wielkanocny, złamany i zbity na śmierć, na krzyżu zawieszony, na słońcu upieczone, sprzedane i zdradzone, osądzone i sponiewierane przeze mnie. Ty dla mnie nie cofnąłeś się przed niczym. Pozwoliłeś i na to, by ludzie, którzy Ciebie nie znają, widzieli w Tobie jedynie idiotę. Więcej. Chciałeś tego wszystkiego dla mnie. Szukasz mnie i odnajdujesz, nawet wtedy, gdy sam tkwię w grobie. Chociaż jestem umarły, nie godzisz się z moją śmiercią, cokolwiek ona znaczy. Ty, który cierpisz za mnie ranę, bądź błogosławiony, bądź wywyższony. Zmiłuj się nade mną.